15-tysięczne spokojne miasteczko w Wielkopolsce, Kępno, i tak samo spokojne osiedle na obrzeżach tego miasta. Nikt nie spodziewał się, że może tutaj mieszkać jeden z najgroźniejszych przestępców w Europie. Okazało się, że wybrał właśnie to miejsce i policja go namierzyła. Zoltan P. został zatrzymany podczas spektakularnej akcji i trafił do aresztu, w którym będzie oczekiwał na ekstradycję. Poszukiwany był od 8 lat, z czego 4 spędził właśnie w Kępnie. Przyjechaliśmy sprawdzić, co sądzą mieszkańcy o tej akcji, czy zaskoczyło ich to, że mieszkał tutaj tak groźny przestępca. Kojarzy pan akcję policji sprzed kilku dni? Tak, kojarzę. A było strasznie? Trochę. Może pan coś więcej powiedzieć na temat samej akcji, jak wyglądała? No, wywalili mu drzwi, potem zaczęli strzelać. No i tak to mniej więcej było. A jest zaskoczenie, że się okazuje, że taki groźny przestępca mieszkał obok? Trochę jest. A spada poczucie bezpieczeństwa? Nie do końca, ale trochę tak. A znał go pan w ogóle? Nie widziałem go nigdy. A czyli nie był jakimś człowiekiem, który tutaj był znany z tego, że jest, robi jakieś awantury? Nie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała i czy... Nie widziałem. Czyli wielkie zdziwienie. To tak. Ale znał go pan w ogóle? Widywał go pan? Nie widziałem. To jest pan kolejną osobą, która mówi, że nie widać go było za bardzo. Czyli co, w domu siedział? Ja nie wiem, bo ja zawsze w pracy byłem. Nie wiem. To jest zaskakująca sytuacja, że ktoś taki tu mieszkał? No bardzo. Znaczy, powiem szczerze, tak nie wiedzieliśmy, bo cały czas się zmieniają. Tutaj sąsiedzi, wiadomo, Ukraińcy, każdy. Natomiast widziałam tego sąsiada, zawsze było dzień dobry, był miły w miarę i nikt nie podejrzewał, bo nikt nie miał napisane na czole, że jestem przestępcą. On od dawna tu mieszkał? Nie wiem. Któryś miesiąc już chyba tak. To takie trochę może dziwne, że Kępno wybrał poszukiwany przestępca europejski. No, czy Kępno, czy to Warszawa, czy inne miasto, wszędzie się zdarzają tacy ludzie, tak? Więc to nie jest nic dziwnego. Ja w ogóle, będąc w domu, to rozkładając, szykując łóżka dzieciom, słyszałam jakiś huk. Myślałam, że ktoś spadł ze schodów, więc szybko chciałam wyjść zainterweniować, ale to był taki huk, że myślałam, jakby to nie mogła być jakaś osoba, więc podejrzewałam, że jakaś szafka, lodówka. I wyszłam, jakiś pan był do góry przy schodach z telefonem, poinformował tylko, że mam szybko wejść do domu, że policja już jest, czy jest policja właśnie wezwana. No więc weszłam do domu, dzieci zaczęły właśnie, syn patrzeć w oknie i mówi: mamusia, mamusiu, wojna się zaczęła, bo widział wszystkich tutaj właśnie tą całą akcję z tymi pistoletami. Powiem, ja do dzisiaj mam, nie wiem, to było dziwne, na filmikach zupełnie inaczej to wygląda, natomiast mi dopiero nerwy puściły dzisiaj. Jako jednostka ratownicza medycznego, Państwa Kryzysa Medycznego, braliśmy udział w zabezpieczeniach podjęcia działań przez policję, które wykonywały, czy my nie wykonywamy takich rzeczy na co dzień. Dostaliśmy telefon od oficera prowadzącego daną sprawę, że mamy podjąć jakiekolwiek działania związanych z jakimś zabezpieczeniem ich działań jakby na tyłach, jakby cokolwiek się miało wydarzyć. Policja wykonała po prostu to taką pracę niesamowitą, jeśli chodzi o podjęcie tych taktycznych działań. My byliśmy po prostu pod wrażeniem jako jednostka, która nie zajmuje się takimi rzeczami na co dzień, tak? Było to dynamiczne, było to poukładane i przemyślane w ogóle wszystko. Było to w takim tempie wykonane, że jakby nie było zagrożenia dla osób cywilnych, co było po prostu pod wielkim szacunkiem dla wyszkolenia i dla tych ludzi, za ich pracę, tak? Dzień dobry, my w sprawie tej wczorajszej akcji możemy porozmawiać. No naprawdę, że jest trochę straszno, że nawet nie wiedzieliśmy, że tu i taki człowiek mieszka. A pan go w ogóle kojarzy? Nie. Bo ludzie mówią, że spokojny. To nie kojarzy pan, żeby ktoś był niespokojny? Ni razu nie widziałem go. Nawet, no jakbym widział, kto wychodził, może gdzieś się widziałem go tak, ale naprawdę tak nie spotkałem go nigdy. Córka na tyle się nastraszyła, że myślała, że przyszli Ruski tutaj.